Paniom i panom. Dzisiejszego wieczoru mamy zaszczyt gościć uczestników wydarzeń, które rozegrały się 2500 lat temu. Aby złożyć swoje zeznania, przybyli do nas król Ahasweros, Mardocheusz i królowa Estera. Nieobecny jest niestety były premier, którego reprezentuje dziś jego żona, pani Haman. Nasze pierwsze pytanie kierujemy oczywiście do jego wysokości, króla Ahasverosa. Wasza wysokość... Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co też się wydarzyło w owe feralne dni. Wciąż czuję się w związku z tym zdarzeniem trochę zakłopotany. Jeśli mam być szczery, najpierw doszły mnie słuchy, że Mardocheusz wykrył spisek przeciwko mnie i uratował mi życie. Potem Haman mi doniósł, że Żydzi nie przestrzegają prawa. Zatem powinniśmy ich zabić. Wszystkich. A ich dobra i pieniądze zagarnąć. To, co mówił, przekonało mnie. Wydawało mi się logiczne. W królewskim skarbcu przecież brakowało pieniędzy, więc powiedziałem okej. Potem, jeśli dobrze pamiętam, przybiegła do mnie z krzykiem królowa Estera, że Haman chce ją zabić. Haman wreszcie, że nie chce zabić królowej, tylko Mardocheusza i resztę Żydów. Jeszcze ktoś inny alarmował, że Haman właśnie wybudował szubienicę dla Mordechaja, żeby uspokoić Ester. Rozkazałem powiesić Hamana na tej samej szubienicy. Pani Hamanowa, zwracam się do żony byłego premiera Hamana. Prawdopodobnie pani mogłaby nam coś wyjaśnić, czy pani mąż, kiedy jeszcze był premierem, rozmawiał z panią na te tematy? Owszem, rozmawiał. Już wtedy, kiedy król rozkazał przebrać tego Mardocheusza w królewskie szaty i wsadzić go na królewskiego konia, a potem oprowadzać po mieście, wołając: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Ostrzegałem go, żeby miał się na baczności z Mardocheuszem, ale on mnie nie słuchał. Był zbyt zagniewany, żeby pomyśleć. A wtedy, sam pan wie, Ahasverus nie jest zbyt rozgarnięty. Hamanowi wydawało się, że wie, jak z nim postępować, ale Estera wiedziała to lepiej. Królowo Estero, jak królowa zdołała obrócić bieg rzeczy przeciwko Hamanowi? Chciałabym wierzyć, że nawet gdybym sama nie była Żydówką, starałabym się powstrzymać Hamana przed tym, co zamierzał. Jako mała dziewczynka zawsze chodziłam na manifę, antifę, na parady równości. Proszę sobie wyobrazić, nienawidzić ludzi tylko z powodu ich pochodzenia, przekonań czy odmienności upodobań seksualnych. Horrendum. Byłam pewna, że mój drogi mąż, król Ahasverus, nie będzie na tyle głupi, żeby nienawidzić Żydów tylko dlatego, że nimi są. Miałam rację. Kiedy tylko się zorientował, że jestem Żydówką, zdał sobie sprawę z tego, że nie może nienawidzić Żydów ani chcieć mojej śmierci. Rozzłościł się na Hamana, że też coś takiego głupiego mogło mu przyjść do głowy. Dziękuję, królowo Estero. Mardocheuszu, wszystko to skończyło się bardzo dobrze dla ciebie, czyż nie tak? Tak mi się zdaje. Dostałem posadę po Hamanie, a król stał się moim przyjacielem. Ale my, Żydzi, ledwo uszliśmy z życiem. Co roku świętujemy to szczęście, bo uniknęliśmy zagłady, jaką gotował nam Haman. To święto nazywa się Pyrim. Pyrim to znaczy losy. Haman ciągnął losy, aby wybrać najodpowiedniejszy moment do zaatakowania Żydów. Może się wydawać, że cała ta historia była szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Szczęśliwie bowiem król Ahasverus wybrał na żonę Esterę, czyż nie tak? Mardocheuszu,
Czy słyszałeś o takim zwyczaju na Purim, że Żydzi piją dotąd, aż nie są w stanie rozróżnić między błogosławieństwem Mardocheusza a przekleństwem Hamana? Tak, słyszałem o tym, ale nie podoba mi się ten pomysł, ten zwyczaj. Zadowolony jestem, że Ahasweros zdołał rozróżnić pomiędzy mną a Hamanem. To z pewnością był trudny czas. Najpierw dobiegły nas wieści, że Haman wybrał dzień 14 Adar, aby zabić wszystkich Żydów. Możecie sobie wyobrazić, co wtedy czułyśmy. Potem przyszedł Mardocheusz i powiedział, że Ester pości i modli się. Więc wszystkie zdecydowałyśmy się, że będziemy pościć i modlić się także. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, bo zaraz potem przybył posłaniec i obwieścił, że król nawołuje nas do walki, gdyby wojsko Hamana nas zaatakowało. Więc wzięliśmy się do pracy. Zbudowałyśmy barykady, zebraliśmy broń, kamienie, butelki i wszystko, czym można było walczyć. A kiedy wojsko nadeszło, byłyśmy gotowe. To było dla nas święto, bo walczyłyśmy dzielnie i zwyciężyłyśmy. I właśnie dlatego dzisiaj tu jesteśmy i świętujemy, i obchodzimy, i celebrujemy święto Purim i Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca. Proszę Państwa, wtedy wszystko się skończyło dobrze. Jak w bajce. Król i Estera żyli długo i szczęśliwie, doczekali się wielu tłustych dzieci. A Haman, cóż, Haman, spotkało go to, co wszystkich niegodziwców. Wędruje wciąż po świecie, zmieniając awatary. Inkarnuje, nie mogąc się w żadną inkarnację wpasować. Haman, chodź. Uszy. Właśnie, a propos uszu Hamana. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj spożywamy pyszne uszy Hamana, tańce i zabawa. Ale czeka nas jeszcze jedna niespodzianka. Jeśli wiatry będą pomyślne, a drogi puste, sam osobiście zjawię się i poprowadzę wielką loterię purimową. Purim Sameach! Niech stoły się uginają, a cała sala się bawi. Git Yontef.